kochani, zapraszam do mojego ogródeczka na balkoniku. Więc tutaj na to patrzymy na koperek. I zdaje się, bazylka schodzi. Tutaj mamy hibiskus, hibiscus po angielsku, który marzyłam o tym, żeby był żółty, ale patrzę, że coś chyba to tak nie będzie, będzie inny kolor. Ale ma bardzo dużo pąków i tylko patrzeć, jak zaczną kwitnąć. Miejmy nadzieję, że na Polski Dzień Matki, 26 maja. Tutaj mam bazylkę, widzicie, i pietruszkę. Tutaj zobaczcie, ale to zaraz wrócimy, na końcu są begonie w pięknym kolorze pomarańczowo-żółtym, cudne. Tutaj natomiast wysiane są i rosną przy pomocy fairy, czyli anioła natury. Przepiękna. Pilnuje biedaczka, pilnuje tego, co tutaj. To mają być kwiaty, niby takie jak łąkowe kwiaty. No ale patrzcie, jakżeż cudna, kupiona w ubiegłym roku klemastynka i kwitła jakoś tak biednie w ubiegłym roku, że już miałam wątpliwości, czy jest szansa na to, żeby rosła. No, sporo bąków, patrzę, jest. A, ej, bąku, gdzieś jeszcze i ciebie sfilmowałam. A tutaj jest z tej strony, z drugiej strony balkonu. No wyglądają przepięknie, bardzo dużo kwiecia. I to wszystko zakwitnie mi, myślę, też na Dzień Matki. Polskie święto. I będzie przepięknie, szczególnie kiedy to wszystko jest w słońcu. Begonie lubią i słońce, trochę słońca, trochę cienia, więc myślę, że one tu będą kochać. Bo ja mam tylko gdzieś do 10 słońce rano, a później już go nie ma. Więc klemastynka lubi cały czas nawet słońce. No ale patrzę, że świetnie się tu powodzi. A co do moich innych tutaj spraw, to tak samo hibiscus uwielbia cały czas słońce. Ale myślę, że też będzie ok. Także widzicie, to na tyle z mojego malutkiego ogródeczka. Na oknie, czy w oknie, na balkoniku też można, jeśli się chce, coś mieć swojego, zdrowego, czystego i na każde zawołanie dodania, jakie przygotowujemy. Także guziaczki, uściski, pach!